Tak więc wróciłem. Mam nadzieję, że w tym momencie już nie wywali gry i będziemy mogli spokojnie wykonać zadanie. Tylko chciałem strzelbę. Już przy tak niebezpiecznie przycięło. Przeładowujemy strzelbę. Pyk. Nie no, muszę zjeść tego batona. W sumie sporo brakowało. No teraz jeszcze lepiej powinno mi słychać, bo jak zwykle odsunę gdzieś tam mikrofon, potem o tym zapomnę. No dobra, to jest kolega Stalker. Czy się tam nie obawiam, że on chyba mi kulkę z plecy strzeli, nie? Wow, teraz to bitrate jest o wiele większy i mam nadzieję, że... nie okupię tego jakimś długim wrzucaniem tego odcinka, bo naprawdę to u mnie jest duży problem. Bo że ja robię materiał, no te 30-40 minut, jak zwykle robię. I wrzucanie tego zajmuje mi, no tyle, ile nagrywanie, no te 40 minut, no do godziny, tak? Godzinę 40-minutowy tam materiał wyrzucam. No, ale przy bardzo małym, a to jest 3-4-krotnie większy ten bitrate, więc nie wiem, czy tego odcinka bardzo nie skrócę. Albo gdzieś czegoś nie powycinam, bo no, kurczę, ciężko będzie. Natomiast tak, załatwimy Głuszca tylko w wizytę w legowisku, a potem resztę następnym razem, tak próbnie dzisiaj krótko i treściwie i na temat. Gdzieś tutaj powinny leżeć zwłoki kawalarza, który posiada bardzo dobrą maskę przeciwgazową. O, jego PDA i maska. Ojoj, ale rozgmocone. Czeka nas szybka ewakuacja do Szewczenki albo do Skadowska. Wnioskuję po odgłosach. No mi się nie podoba, jeżeli to aż taka ohydna ta pogoda się robi. Chociaż znaków emisji na razie nie widzę. Ale zwykle jak grzmi, to zaraj po dupy się nam dostanie. Urle. Zaczynam się obawiać o swoje życie. Откуда угодно.
Звук слышал? Ладно, ерунда. Nie wiem, czy wy widzicie, strasznie ciemno i trzęsę portami w tej chwili, bo nie wiem, bo gdzieś tu ta pijawka wyskoczyła. A czy teraz wyskoczy? To nie wiem, mam nadzieję, że nie. Co to jest? Przykryj mnie, aha! No ja dwoich widział, tak że uszki na makuszki, понял? Dobra, czyli pijawka schodzi na dwa strzały ze strzelby. Tu jest schowek. Nie wiem, czy to przypadkiem nie pozwoli nam... Dobra, głuszca trafiłem, ale samemu ważne, że przeżyłem. O, szczęka pijawki, tego jeszcze nie miałem. Chyba, że ten zestaw mi pozwala to zebrać, nie wiem. Idzie, idzie. Ja tu kiedyś miałem problemy, bo nie miałem nic, pancerza, nic, po prostu bez niczego. Gdzie ty, żeś się cymbale schował? Dobra, zaraz tu jeszcze powinien być jakiś schowek. Gdzieś tu coś może być schowane, nie? To wygląda w taki sposób, że tu musi coś być. O, właśnie. Wojskowe mapy. Nie ma tu nic, nie ma, dobra. Lecimy w takim razie dalej. Zapiszę. Kolenki nie rozszyb, nie? Ładne, poszli. Sprawdzimy pomieszczenie. Pamiętaj, czy tu już tak szybko będą te pijawki, czy jeszcze nie? Chyba jeszcze nie. Ale Starkera można przeszukać. Oj. Моя специальность. Да и с практикой насчет взлома у меня сложилось, ага. Талант, как говорится, не пропьешь. Ну, пошли глянем. Psst.
полно кровососов. Спят, что ли? Давай-ка на цирлах, чтобы... Dobra, damy radę, chyba dojdziemy do Skadowska razem z Gwiazdą Wieczorną. Wtedy to już będziemy bogaci. Надо же, прошли. Ну нифига себе, тихий час. Вроде выход. Прыгай! Есть у меня одна идейка насчет того, где он теперь. Я, пожалуй, проверю, там свяжемся. А ты сейчас расскажи народу об этих, блин, сосателях. Ими нужно что-то делать. Где тут są te psy, żeby je pozbierać? Powiedzmy, że nam się upiekło. Muszę tylko wrócić do Skadowsk w jednym kawałku. No, zaciągnij się. Niech ta radiacja spada. Mamy bardzo fajną strzelbę. No, trzeba się tymi herbatkami wspomagać na tą radiację albo czymś. Ale myślę, że to będzie warte, bo to jest jednak taka gwiazda wieczorna, to jest mocny artefakt. Niby zwiększa naszą ochronę termiczną, no tylko że tam jakoś to nie działa tak jak powinno. Okazuje się, że jednak część artefaktów ma zmienione właściwości. Zrobimy tak, że spróbuję wejść na rurę i spróbuję nie umrzeć. Tylko mi się troszkę kondycja odnowi i lecimy dalej. Oj.
tutaj, tu, tutaj. Nie pomyślałem, może w sumie dobrze nie zabrałem kontenera. Dobra, gdzie są papierosy? Przez co chyba mi się nałogowym palaczem staniemy. Który to już piąty w ciągu, nawet godzina nie minęła. Mamy i tą maskę przeciwgazową. Znaczy nie wiem, jakąś daje nam tam jakąś ochronę, między innymi przed tą elektrycznością i tak, no przed wszystkim tak naprawdę. Ochrona chemiczna jest zwiększona, no tylko ją trzeba doprowadzić do stanu używalności. Więc nie wiem przy pomocy czego, ale wyratujemy ją. Попутного ветра. No, jeszcze dwa kroki. Gdzie jest? Przedostwo. Kupujemy maskę i cieszymy się wolnością. Kardan! Za ile mi naprawisz? Za 26 tysięcy rubli. W sumie tą ochronę psychiczną jakąś tam zapewnię. Ale trzeba by go podreperować albo zdobyć tyle funduszy, które by na to pozwoliły. Jakich artefaktów? Złota rybka, płomień, świetlik. No, jak mam inne, to tych nie potrzebuję akurat. Teraz zobaczymy, czy jest jakiś zestaw do naprawy kombinezonów, taki solidny. Do broni krótkiej, do strzelby, do większej broni, tu chyba są do kombinezonów. Zestaw do naprawy hełmów, nie naprawy poniżej 45. Ten AD na pewno ma poniżej 45. Ale coś jeszcze nie? Jeszcze jakieś coś do naprawy? Naprawdę nie ma nic takiego, żeby uratować to. Bo zakup nowej maski chyba się wiąże ze sporym wydatkiem. Chociaż nie no, 8 tysięcy. Chyba rozważam zakup nowej maski. A tam po prostu się komuś wciśnie. Ale na razie dla sobie opylmy to, co mamy. Naszywki. Plastikowy słoik. Mięso pijawki, a tutaj szczęka pijawki. Mi się zdaje, że naukowcy dadzą za to w multum pieniędzy.
To ja już poza materiałem sprawdzę to. Tu mi można zawsze oddzielnie sprzedać. Znajdziesz artefakty, zaglądaj, pas. Leci to, ta maska, to z... Pistolet. Jeszcze 400 rubli. Teraz tak, tłumik. Czy tłumik mogę użyć do pistoletu swojego? Gdzie ten tłumik jest, bo go nie widzę. Nie, nie mogę, bo on jest 9,18, nie? To sprzedam, ale większą ofertę powinien zapłacić Sowa. O wiele większą. Tylko gdzie to jest? W sumie 200, 200 zawsze do przodu. Może... wstrząsa nie ma. Это не ко мне. Со старшим говори. No nie mam jak odratować tej miaski, nie miałem, więc nową zaraz zakupię po prostu i tyle. Fundusze mamy jakieś po wykonaniu misji. A ja wam dziękuję za uwagę, do zobaczenia w przyszłości.